Jestem w Londynie, w ośrodku Arsenalu, gdzie będę trenował z Łukaszem Fabiańskim. Przesłanie Disney XD brzmi: możesz wszystko, musisz tylko mierzyć wysoko. Cześć. Cześć. Jak się masz? Dobrze, a ty? Dobrze? Ja też dobrze. Nie najgorzej. Ty jak, podekscytowany? No, troszeczkę. Troszeczkę? No to potrenujemy troszkę dzisiaj, okej? Okay? Okej. Okay. Siema, jestem Paweł. Pochodzę ze Szczecinka i mam 11 lat. Od 4 lat gram w piłkę nożną. Obecnie jestem zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Szczecinek. Bardzo się cieszę, że zostałem zwycięzcą konkursu Disney XD. Mierz wysoko! Teraz przytrzymaj. Za wysoko, co? To był świetny początek dnia. Paweł zaprzyjaźnił się już z Łukaszem Fabiańskim. Nadszedł czas, aby Łukasz pokazał mu, jak zostać światowej klasy bramkarzem. To jak myślisz, jakie są takie najważniejsze cechy potrzebne do tego, żeby zostać klasowym bramkarzem, czy zrobić karierę w ogóle jako sportowiec? No, trzeba mieć wyczucie. Wyczucie na pewno. Refleks, odwaga. Myślę, że dzięki ciężkiej pracy też można naprawdę wiele osiągnąć. Zawodnicy mniej utalentowani, ale dzięki ciężkiej pracy naprawdę potrafią osiągnąć wiele. A co myślisz o pewności siebie na pozycji bramkarza? Myślisz, że to jest rzecz potrzebna, cecha potrzebna? No na pewno. Na pewno, nie? Jest to, myślę, cecha, która da ci możliwość do tego, żeby coś osiągnąć. Coś osiągnąć, mierzyć wysoko i dążyć do celu. A szczęście masz? Gdybym nie miał szczęścia, to by mnie to nie było. No właśnie. I o to chodzi. Możesz mi załatwiać kontrakt Wengera. Dobra. Chętnie zostanę. I ty też tak możesz. Nie przegap kolejnych odsłon konkursu Mierz Wysoko. Tu, w Disney XD. Dobrze się bawiłeś? Było ekstra. Mierz wysoko z Disney XD.